No nie, nie działa. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Tak cię chwaliłem, autko. O, moneta. Stara z 74 roku, 1 zł, ale jaka lekka. Cześć, witam was w kolejnym odcinku vlogowym. No dobra, skłamałbym, gdybym powiedział, że właśnie ją znalazłem. W momencie, gdy ją znalazłem, niestety nie miałem kamery, więc teraz to wam tak nagrywam. Chciałem ją wam pokazać, że znalazłem ostatnio taką monetę. Idę do samochodu, bo za waszą radą, żeby zobaczyć, czy wasz sposób na naprawę z keylessem działa. Czyli wyłączę sobie funkcję, żeby mi tylko otwierały się drzwi kierowcy, a nie wszystkie. Bezdotykowo, a następnie zamknę auto pilotem, tak jak poleciliście, potem zmienię to znowu z powrotem, bo możliwe, że faktycznie ten komputer się zaciął. O matko, jak tu jest gorąco, samochód ma przyciemniane szyby, niby jasną tapicerkę, ale jednak skórzana tapicerka się nagrzewa niesamowicie. Ja wam zaraz pokażę, ile w ogóle jest stopni na zewnątrz dzisiaj, bo to jest normalnie jakaś masakra. Dzisiaj jest pierwszy taki gorący dzień. 34 stopnie mamy. O. Parametry samochodu, dostęp do samochodu, damy tylko kierowca. OK. No i co? Teraz wychodzę z samochodu. Zamknę go. Z kluczyka. Zamknął się. Poczekam chwilę. Zaraz go otworzę, przestawię i zobaczymy, czy to coś da. Mam nadzieję, że tak, bo pisaliście, że teoretycznie da się jakiś czujnik w klamce wymienić, drudzy, że się nie da. Z tego, co ja pamiętałem właśnie, no to tego czujnika się nie da wymienić w klamce, że to jest całe zespolone z klamką, więc no jest to dosyć droga zabawa, szczególnie, że teraz już mi aż 3 drzwi nie działają, jak wiecie. Dobra, otwieram samochód i zobaczymy. Otworzę go może z pilota. Otwarty. W ogóle swoją drogą ostatnio go umyłem, w końcu. A nie robię tego niestety często ostatnio, bo no, na tej drodze jak zostawię ten samochód, to parę razy samochody przejadą i niestety auto się strasznie brudzi. Aha, no dobra, to teraz trzeba jeszcze raz to przestawić. Parametry samochodu, dostęp do samochodu, zaznaczam wszystkie drzwi, OK. O! I automatycznie mi teraz otworzyło wszystkie drzwi. Aha! Czyli to chyba nie chodziło o otwieranie drzwi, że keyless działa tylko na jedne drzwi, tylko o to, że jak otwieram samochód, to otwierają się albo wszystkie drzwi, albo drzwi kierowcy. To chyba o to chodziło. Dobra, teraz tak, zamykam samochód tą klamką i się zamyka. Idziemy zobaczyć, czy się otworzy z tamtej strony. Mam nadzieję, że tak, bo no nie chcę niestety bawić się tutaj z tym keylessem, bo to nie jest tania zabawa. Uwaga. No nie, nie działa. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Tak cię chwaliłem, autko. Dobra, może zrobimy jeszcze inaczej. Otworzę go z kluczyka, a zamknę z innych drzwi. Może to pomoże. Ciekawe, czy się w ogóle zamknie z innych drzwi. No. Kluczyki trochę na zewnątrz. Nie. Co jest? Nawet się nie zamknie z innych drzwi? O, zamknął się. Dobra, zaskoczyło. To teraz otwórz się z innych drzwi. Nie. Nie. Pójdę po drugie kluczyki do domu. Może to pomoże. O, tu się zamyka. Chociaż nie wiem, ale zobaczymy. Idę po drugie kluczyki i zobaczymy, czy jest tak samo, a ten na chwilę zostawię. Dobra, ostatnia nadzieja. Wziąłem sobie drugie klucze, a tamte odłożyłem, tak żeby w pełni to sprawdzić, czy na pewno to nie jest czasem wina kluczyka. Kluczyk do kieszeni standardowo i próbujemy otworzyć drzwi. Od strony kierowcy najpierw. No bez jaj. Co jest? Ten kluczyk w ogóle nie działa? Może ma baterię rozładowaną? Ale jaja. A otwiera w ogóle? Z pilota? Otwiera. Kurde, to może to jest wina pilota? Może baterię trzeba wymienić? Jeszcze raz. Otworzymy. O, teraz się otworzyło. Z tej strony. Zamknie. Zamkło. Otworzymy. Nie otworzymy. I nie otworzymy.
No nic. To jeszcze jeden pomysł. Postaram się wymienić baterię w pilocie, bo może to jest jednak to. Ten chyba odcinek to będzie, ten vlogowy odcinek to chyba będzie typowo tylko o tym samochodzie. A, właśnie byłem jeszcze w Bezdomce. Każdy wie co to za sklep, ale ja tak mówię. Byłem kupić kawę, bo mi się skończyła kawa. Nauczyłem się pić kawę i odkąd kupiłem kawiarkę, więc muszę mieć kawę w domu, ale zabrakło mi. I niestety w Bezdomce nie ma w ogóle wyboru. Są trzy marki może, z czego jedna to jest taka bardziej biedronkowata. Kurczę, teraz przetestuję sobie taką trochę inną kawę, tą. Jeszcze jej nie piłem. Cenowo wychodziła trochę drożej niż na przykład taki Jacobs. Zobaczymy, czy będzie lepsza. Czy będę czuł w ogóle różnicę. Skoro ja i tak piję z mlekiem i miodem tą kawę, ewentualnie z mlekiem i cukrem. No zobaczymy. Idę ją przetestować. Halo, halo, a czy słyszeliście o cashbacku w Letyshop? Jest to wtyczka, dzięki której możecie dostać cashback za wasze zakupy. Jest na chwilę obecną 3667 sklepów z cashbackiem, czyli na przykład zamawiając coś na Allegro, na AliExpress, MediaMarkt, RTV, możecie dostać cashback. Każdy sklep, każda platforma ma inny procent cashbacku. Jak widzicie, na przykład Philips obecnie ma 10,5%, Allegro 8,7%, więc jest naprawdę tego sporo. Zobaczcie, ja wejdę na moje konto, żeby wam pokazać, że to naprawdę działa. Na chwilę obecną mam potwierdzone 70 zł praktycznie cashbacku, 69, a na potwierdzenie czeka jeszcze 80 zł, co oznacza, że w sumie 130 zł cashbacku mam tylko za to, że zainstalowałem sobie wtyczkę Letyshop. Do tego, jeżeli dołączycie do programu Polecaj i Zarabiaj, możecie też na tym zarabiać, ponieważ jeżeli osoba z waszego linku zarejestruje się i w ciągu miesiąca zrobić zakupy za minimum 70 zł, to zarówno ona, jak i ty dostajesz 10 zł na konto, które możesz sobie wypłacić i będzie one dostępne tutaj. Więc warto, wejdźcie sobie w link, który macie w opisie pod moim filmem, zarejestrujcie się i korzystajcie do woli. Bo jak widzicie na moim przykładzie, to naprawdę działa. No dobra, to przetestujemy. Jak wam mówiłem, odkąd mam kawiarkę, to nauczyłem się pić kawę. Tak szczerze pachnie tak średnio, bym powiedział, ale zobaczymy. Dobra. I na indukcję. I zaraz ją przetestuję. W międzyczasie, jak się robi kawa, jak się parzy, to napiję się czegoś chłodnego, bo jest gorąco. Patrzcie, jaka fajna puszka Coca-Coli. Taka malutka, ma 150 ml tylko. Dostałem całą taką tutaj, jak widzicie, zgrzewkę tego. To było całe z Coca-Coli od znajomego, który tam pracuje, więc pozdrawiam. Dzięki, przydało się. Powiem wam, że tak fajna jest taka puszka, bo to jest taka na jeden raz właśnie, nie za duża. Dobra, chyba nie. Ale jest zrobiona, mogę wyłączyć. I zalewamy standardowo w tym kubeczku. Swojego jeszcze motoświatowego, że tak powiem, nie mam, ale będzie. Dobra, trzeba troszkę zostawić miejsca na mleczko. Wymieszamy, bo ja dałem od razu tym razem cukier, nie z miodem. I jeszcze mleczko. Dobra. To co, próbujemy. Ciekawe, czy będzie różnica względem Jacobsa, który jest połowę tańszy. Smakuje inaczej. Jest taka bardziej wyrazista. Jacobs jest taki bardziej bez smaku, jak się doda tego mleka. A tutaj trochę czuć bardziej tą kawę. No zobaczymy, wypiję cały kubek i zobaczę. Ocenię wtedy, czy jest lepsza. Zagotuję sobie troszkę wody, wleję tutaj troszkę do szklanki octu i zaleję tą monetę. Jak myślicie, to jest dobry pomysł? Doczyści mi się ona troszkę. Troszkę ją płynem do naczyń umyłem wcześniej, ale chciałbym, żeby troszkę bardziej zszedł ten brud, żeby ona była ładniejsza. Co prawda tutaj niestety ma takie uszkodzenie, taki defekt, ale no. Chcę ją doprowadzić do stanu jak w miarę możliwie najlepszego, więc wrzucam ją, zalewam octem. Dajcie znać, czy to jest dobry w ogóle pomysł, czy macie jakieś inne na takie rzeczy. Dobra, zalane. O, już jakoś reaguje, to widzę. Woda już prawie zagotowana. Swoją drogą ciekawy czajnik. Ze zmianą temperatur zmieniają się kolory. Chyba go w osiągu piłem, z tego co pamiętam. Dobra, woda zagotowana.
Ma tylko jeden minus ten czajnik. On ma bardzo nieprecyzyjny tutaj ten dziubek, jak się leje. Nie wiem, czy to się uda nagrać. No, a teraz akurat nie. Dobra, więcej nie daje. No i co, zostawię to może tak do wieczora. Zobaczymy, czy troszkę się poprawi. Teraz przez wodę ta moneta troszkę ładniej wygląda, jak jest zatopiona, w sensie w tym occie i wodzie. Taka troszkę jaśniejsza. No i ten specyficzny zapach octu. No, chyba nie był to najgorszy pomysł z tym octem. Popatrzcie. Jest dużo jaśniejsza. No, ale doczyściła się fajnie. I jeszcze troszeczkę mogę ją doczyścić może gąbeczką, ale już jest dużo lepiej. Szkoda tylko, że ma to uszkodzenie tutaj.